Tak się dzisiaj bawimy. Krzysztof Witowski, to jest program Cztery Strony Pasji. Drodzy Państwo, gościem w naszym programie jest dzisiaj Janek Zaczek. Mało powiedzieć, że to człowiek, który na temat rowerów wie naprawdę wszystko. To człowiek, który na punkcie roweru po prostu zwariował. Zwariujcie zatem dzisiaj razem z nami. Zaczynamy program. To mamy naszego rowerowego wariata, Janek Zaczek. Cześć wszystkim. Cześć wszystkim. Serdecznie. Co słychać? Bardzo dobrze. Fajna pogoda. Trafiłeś z pogodą. Pojeździliśmy trochę? Trochę pojeździliśmy, no. Nawet krew ci z nosa leci. No, zdążyłem już, że tak powiem, się zmęczyć. Właśnie widzę. Ale wszystko okej. Okay. Nie, w porządku, w porządku. Dzięki, że jesteś w programie Cztery Strony Pasji. Właściwie to moglibyśmy się zamienić rolami. I to ty mógłbyś poprowadzić pozostałą część naszego programu, bo prowadzisz kanał na YouTubie, gdzie mówisz dużo o fajnych rowerach, testujesz niesamowite sprzęty, czyli tak naprawdę trochę robisz to, co ja, jeśli chodzi o opowiadanie, a trochę więcej, bo znasz się na jeśli tym. Jeśli chodzi o rowery, tak. No tak, gdzieś tam w tej swojej historii rowerowej zacząłem też prowadzić kanał na YouTubie, raczej w formie takiego hobby. Chociaż faktycznie jest to taka nowość dla mnie, bo no muszę faktycznie trochę tak jakby też z twojej pracy korzystać. A korzystaj! To jest na dosyć podobnym poziomie, chociaż no oczywiście to jest troszkę mniej oficjalne i bardziej luźne. No nie takie mniej oficjalne, dlatego że każdy, kto wpisze nazwę koło roweru na YouTubie, znajdzie twój profil, twój kanał i każdy to może obejrzeć. No tak, natomiast jeśli chodzi o takie rzeczy rowerowe na YouTubie, to raczej jest małe grono osób, które gdzieś tam chcą to znaleźć, chcą tego szukać, chociaż... Czekaj, poczekaj, aż program się skończy, to wtedy będziemy... Na to liczę. Wtedy będziemy mówić, czy jest małe, czy duże grono. Janek, ty masz właściwie bardzo fajną robotę. Bardzo fajną. Bardzo fajną. Nie, bo z jednej strony łączysz swoją pasję prywatną z pracą zawodową. Tak. Powiedz, czym się zajmujesz? Pracuję w sklepie rowerowym Bike Atelier. Mam taką właśnie możliwość, że mogę łączyć tą swoją pasję życiową z tym, że przebywam wśród rowerów, doradzam klientom różnego rodzaju rowery. No mogę się w tym realizować. To jest naprawdę super. Powiemy Państwu, jak się poznaliśmy? Bo właściwie ja nie wiedziałem, chyba 2 tygodnie temu, że się spotkamy w programie Cztery Strony Pasji. Drodzy Państwo, wybrałem się do sklepu, żeby kupić sobie nowy rower. Jeszcze go nie kupiłem, bo Janek mnie przekonał, ale kasę jeszcze zbiera. Wybrałem konkretny rower. Także zrzutkę organizujemy. Nie, dam radę. RTK naprawdę dobrze płaci. Ale byłeś bardzo przekonywujący. No, staram się. Znaczy, przede wszystkim zawsze w rozmowie z klientem staram się być szczery i gdzieś tam te swoje przekonania i doświadczenie też przekazać, natomiast nie narzucać też swoich gdzieś tam przemyśleń, ale staram się być pomocny i mam nadzieję, że odczułeś to i cieszę się, że cię przekonałem do roweru. Ja też się cieszę, a kiedy kupię tego nie wiem, ale pewnie niebawem. Janek, bo teraz nasi widzowie mogą mieć mały mętlik w głowie, czym ty się właściwie zajmujesz, doradzasz, rowery i tak dalej. Drodzy Państwo, sami zobaczcie, Janek Zaczek w akcji. A za chwilę wracamy do naszej rozmowy. To jest oczywiście program Cztery Strony Pasji. Hej, jest Was coraz więcej. Nie każdego znam osobiście, więc no wypadałoby coś o sobie powiedzieć, nie? Dobra, siemano. Hej, Łukasz. Jestem twoim ojcem. Siemanko! Witajcie w mojej kuchni! Dzisiaj przygotujemy sobie tubeless. O składnikach rozmawialiśmy już w odcinku poświęconym kwestiom praktycznym, a dzisiaj tylko przypomnę, co będzie nam potrzebne do wykonania tej oto potrawy. Dobra.
koniec śmieszkowania i bierzemy się do roboty. Szalony taniec zwycięstwa, czyli szejkujecie tą oponą na wszystkie strony. Możecie nią potrząsać, możecie nią odbijać. Chodzi o to, żeby mleko po prostu rozeszło się po całej oponie, tak? Najbardziej powszechna bitwa, która rozgrywa się w głowach naszych klientów. Rower crossowy VS rower górski. Taki rower jest rowerem szybkim. To znaczy, ze względu na to, że mamy tutaj koła 28 cali i cienką oponkę, będziesz jeździł szybciej niż twój sąsiad. Rowery do enduro to rowery przynoszące masę frajdy. I mówię to z mojego doświadczenia, czyli osoby, która tak naprawdę od 3 lat jeździ bardziej poważnie na rowerze, do tej pory tylko na rowerze cross country. Różnica? Niesamowita. Dobra, koniec tego medialnego, marketingowego bełkotu. No i taki gość ma zajęcie, to wsiada na rower i na nim jeździ, to gada rowerze, to jeździ, to gada, to jeździ, to gada, aż mu się nie... A nie, jemu się nigdy rower nie nudzi. Janek, sięgnijmy pamięcią wstecz. Okay. I jak to się zaczęło? No, u mnie rower zaczął się tak jak u większości chyba osób, czyli od roweru na komunie. Wylądowałeś w Różach, tak jak ja? Nie. Na Reksiu? Nie, natomiast... I moja ciocia mnie zbierała? Nie, to jest programotowie, przepraszam. Nie. U mnie zaczęło się to faktycznie od roweru z komunii. Miałem taki, już nawet nie pamiętam jak ten rower się nazywał, ale kupiony za pieniądze komunii, na które jak zawsze wiadomo ginął, nie wiadomo gdzie. Ale kto je zabiera? No właśnie, kto je zabiera, to jest pytanie. No i na tym rowerze zjeżdżałem sobie gdzieś tam z górek, bo ja ogółem pochodzę z Łabowej, więc mieliśmy tam trochę takiego pofałdowanego terenu. Zawsze, oczywiście zawsze pod górę. Zawsze pod górę, całe życie. Oczywiście rower bardzo szybko się zepsuł. No i... Znaczy ustalmy fakty, nie. Ja go rower... zepsułem. Właśnie, ja go zepsułem. Rower sam się nie psuje. Rowery się same nie psują. Znaczy nie, mojej żonie tak, przepraszam. Okay. Ty rower musiałeś zepsuć. Ja zepsułem rower. I później gdzieś w okolicach gimnazjum moi znajomi z Sącza właśnie tutaj na Falkowej jeździli na takim torze. Zdradziłeś, gdzie jesteśmy. Zdradziłem, gdzie jesteśmy. Czy zepsułem program? Nie. Lasek Falkowski, drodzy Państwo, tutaj jesteśmy. Tak jest. Jeśli ktoś jeszcze nie rozpoznał, wjazd na ścieżkę przyrodniczą. Dokładnie. I wróćmy do znajomych. Miałeś przerwę, zepsułeś rower, nie jeździłeś na rowerze? Nie jeździłem. Bo kasa z komunii się skończyła? Skończyła się kasa z komunii. Dziwnym trafem nic nie zostało, nie wiem co się z tym ale stało. Ale wiesz jaki jest morał? Dobrze gospodarować kasę z komunii. Kasę z komunii, na lokatę, pamiętajcie. I potem już było gimnazjum. I później już było gimnazjum. Ale to jest nerwowy temat, o tym nie mówmy, bo teraz to wszelkie już... zmiany w edukacji. No właśnie, nie wiadomo. Nie jedźmy tą drogą. Byłem starszy, że tak powiem. Byłem starszy, miałem znajomych, którzy właśnie tutaj w Sączu jeździli na torze downhillowym, na Falkowej, bo tutaj pokopane są trasy. No i oni gdzieś tam pokazali mi takie rowery, gdzie tego skoku było trochę więcej, większe amortyzatory, lepsze hamulce tarczowe. Ja sobie wtedy myślałem, co to za rowery w ogóle są. No i później gdzieś tutaj wkręciłem się, zacząłem z nimi jeździć. No i okazało się, że są tak naprawdę bardzo różne typy rowerów. Są rowery takie codzienne, rowery górskie. Ja dopiero zacząłem to wszystko poznawać. No kiedyś ja też byłem zaskoczony. Myślałem, że jest Reksio i... I tyle. No i gdzieś tutaj tak naprawdę złapałem taką prawdziwą zajawkę na jazdę na rowerze. Później to rozwinęło się na bardziej taką turystyczną odmianę roweru górskiego, czyli po prostu zacząłem zwiedzać otaczające nas tereny, no bo mamy mnóstwo szlaków w okolicy. Przyroda jest niesamowita, a bardzo lubię góry, więc jeżeli mogłem się dostać do nich szybciej na rowerze, no to było dla mnie tym... Ale jak mieszkasz w Łabowej, no to co masz powiedzieć, że nie lubisz gór? Nie no, muszę powiedzieć, że lubię, ale już nie mieszkam. Powiedzieć. Już mieszkam okay. I kiedy przyszedł taki moment, że właściwie ta twoja pasja... która była w twoim życiu właściwie od wielu lat, przerodziła się w pasję zawodową? Jeżdżąc tak dosyć dużo w terenie, zauważyłem, że mam całkiem niezłe predyspozycje, jeśli chodzi o wytrzymałość, więc pomyślałem sobie, czemu by nie wystartować gdzieś w zawodach.
No i jakieś tam pierwsze minimalne sukcesy na tutaj okolicznych zawodach spowodowały, że no, musiałem gdzieś serwisować rower, więc no, pochodziłem trochę po sklepach sądeckich, w końcu trafiłem do Bike Atelier, gdzie no, pojawiałem się dosyć często ze względu na to, że ten rower dosyć często psułem. No i koniec końców po rozmowie z chłopakami dowiedziałem się, że po prostu potrzebują osoby do sklepu. Po prostu tłumaczyłeś im, jak naprawiać rower właściwy sposób dokładnie, i stwierdzili, że w końcu weźmy go do teamu. No nie, bo to głupio wygląda, jak on nas tak uczy, nie? To niech dla nas zarabia pieniądze. No właśnie, no właśnie. Nie, no fajnie. I teraz to już jest twoja pasja zawodowa. Tak, tak. Teraz w 100% łączę rower razem ze sklepem. Oczywiście no jest to w niektórych momentach bardzo utrudnione, bo raczej pracujemy w takich godzinach, gdzie wolałbym jeździć na rowerze niż siedzieć w sklepie. Natomiast no jest to niesamowita praca i możliwość spotykania się z takimi różnymi klientami, którzy jeżdżą na rowerach, no jest czymś świetnym. Takimi co krosy wymyślają i tak. Kupują jakieś rowery, trzeba im doradzać. Takie różne dziwne rzeczy. Tak, no, tak. To są ci najlepsi klienci. I znowu mówimy o mnie, ale powiedz mi, to chyba tak naprawdę chodzi o to, że masz zniżkę na rowery. Tak, tak. Wiesz, normalnie gdyby nie to, to pewnie byśmy się nie wypowiadali w ten sposób. Janek opowiada tę całą historię, to jest bardzo proste. Jak zwykle chodzi o pieniądze. A ty taki bardzo spontaniczny jesteś, jeżeli chodzi o rower. Prawda czy fałsz? Tak, jeśli chodzi o rower, to jestem spontaniczny. Chcecie Państwo zobaczyć, jak bardzo jest spontaniczny? No to zobaczcie. A wszystko zaczęło się od SMS-a w piątek rano. Brawa. Którego dostałem od Piotrka, naszego serwisanta. No i stwierdziliśmy, że w sumie czemu po pracy by nie wybrać się na rower. A że jest ciemno, no to postanowiliśmy wziąć lampki. Uwaga, tu jest ostry. Najfajniejsze w jeździe z lampkami wieczorem jest to, że trasy, które na co dzień przemierzacie, wyglądają zupełnie inaczej. I przejazd nawet najprostszą ścieżką wyzwala dodatkowe porcje emocji. Tu jest zakręt. Co? To jest taka endurowa trasa. I believe I can fly! Jest wesoło, przyjemnie, miło. Mam nadzieję, że będę wam mógł ten film wrzucić i nic nas nie zerze. Co tu jest? I taka nocna, spontaniczna wyprawa się zrobiła? Tak. No w sumie od tamtego sezonu jeździmy dużo wieczorem z lampkami, no bo tak jak mówiłem, w ciągu dnia zwykle nie mamy czasu, no bo praca, a chciałoby się pojeździć, więc ze względu na to, że teraz już lampki są na tyle mocne, że praktycznie bez dodatkowego oświetlenia można sobie... Ale nie naftowe. Śmigać? Nie. Dlatego się śmiałem, nie. Bo tak wiesz, przyszło mi do głowy, to byłby challenge. Że z lampką naftową? Pewnie. Zjeżdżać? Oczywiście. No ciekawe by to było. Ciekawe by to było. Ale słuchaj, jak ty masz takie pomysły spontaniczne, a przy okazji masz młodą żonę, która na pewno by chciała, żebyś był jak najwięcej w domu, czy nie? No, jak łączysz te kwestie? Mam to niebywałe szczęście, że moja żona ma w sumie taką samą zajawkę jak ja na rower. To znaczy każdy weekend wolny pakujemy rowery na auto i jedziemy gdzieś jeździć. Ale zakochała się w tobie, nie w rowerze. Chyba tak, wiesz? Tak? Wiesz, chyba tak. A spytasz? Spytam. Dasz nam znać? Dam bo my znać. Dokręcimy wtedy. Znaczy, zapytam. Zostawmy temat małżeństwa, bo to, drodzy Państwo, świeża sprawa, bardzo rozwojowa, bardzo. Więc Janek generalnie chciałby taką drużynę stworzyć, iluosobową? Drużynę. Taki zespół rowerowy. Zespół rowerowy, no, no. Myślę, że nie wiem, 5-6 osób. Żona słyszy? Okej, okay. Zostawiamy ten temat. Jak oglądam twoje filmiki na YouTubie, to mam takie poczucie, że ty taki nauczyciel jesteś. Może trochę, w sensie... Ale mówię to bardzo pozytywnie. Okej. Okay. Nie strajkujesz? Ceniam. Nie strajkujesz nie teraz? Strajkuję. Nie strajkuję. Okay. A tym... może powinien? Nie, to musisz, nieważne. Chłopaków z pracy pytać. No. Ale tak zupełnie poważnie mówisz o ważnych, istotnych tematach.
Oczywiście bardzo często poruszasz kwestie bezpieczeństwa, które są niezwykle ważne, bo wiemy, że rowerzysta w starciu z samochodem, czy powiedzmy z jakimiś przeszkodami, które znajdują się poza drogą, w przypadku jakiejś wywrotki, po prostu nie ma żadnych szans. No tak. O czym zapominamy, siadając na rower? Przede wszystkim, i to chyba powtarza się za każdym razem, kask. To jest podstawowa rzecz, o której powinniśmy pamiętać, która jest minimalnym zapewnieniem naszego bezpieczeństwa, a naprawdę w dzisiejszych czasach jest jeszcze masa osób, które jeździ bez kasku. I powiedzmy, bo krąży taki mit, że jak po uderzeniu nie daj, Panie Boże, głową w jakąś przeszkodę, kask się rozpada, wszyscy mówią, że ten kask jest kiepski. A to nieprawda. Nieprawda. Główną funkcją kasku jest to, żeby w wypadku jakiegoś uderzenia po prostu przyjął na siebie całą siłę. Więc jeżeli on się rozpadnie, ale dalej zostanie na naszej głowie i zamortyzuje to uderzenie, to spełnił swoją funkcję i jest okej. Okay. Natomiast to, że on później już nie wygląda tak, jak wyglądał, to dobrze. Trzeba kupić kolejne, Trzeba kupić kolejne. Za to żyjemy. No dokładnie, coś za coś. Coś za coś, ale to jest bardzo ważny element, jeżeli chodzi o jazdę na rowerze, bo rzeczywiście często o tym zapominamy, nie zakładamy kasku, a przecież nawet niewielki upadek może spowodować poważny uraz głowy. Tak, bardzo często zdarza się, że błaha sytuacja typu, nie wiem, uderzenie przedniego koła o krawężnik, czy chociażby nawet często spotykamy się nawet z rowerami naszych klientów, gdzie ktoś przejeżdżając autem bardzo blisko zmusił rowerzystę do tego, żeby dojechał do krawężnika, i to już jest taka sytuacja, gdzie bardzo łatwo jest tak naprawdę zaliczyć upadek głową w krawężnik. W takiej sytuacji no kask to jest takie minimum, co możemy sobie zapewnić, żeby po prostu to przeżyć. O czym jeszcze zapominamy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo jazdy na rowerze? Znaczy, przede wszystkim zapominamy o tym, że nie jesteśmy sami na drodze. Niestety wielu rowerzystów, w tym osoby, które jeżdżą dużo, pozwalają sobie na zbyt dużo, czyli no, jeżeli faktycznie mamy te ścieżki rowerowe, no to poruszajmy się ścieżkami rowerowymi, nie powodujmy jakichś dodatkowych utrudnień w ruchu. No i miejmy na względzie to, że no, nie jesteśmy też sami na drodze, czyli są i piesi na chodnikach, pasuje ustąpić pierwszeństwa, no i kierowcy, którzy no są na tych drogach, bo no nie mają gdzie jeździć. Janek, poruszasz bardzo ważną kwestię, bo zwykle się mówi, że to kierowcy samochodów są tymi złymi użytkownikami dróg. Ty trochę odwracasz sprawę. Jeździsz dużo na rowerze, pomimo wszystko wskazujesz na to, że to nie tylko kierowcy są tymi złymi, ale żeby rowerzyści również uważali na tych dużych. Tak, oczywiście. Znaczy bardzo łatwo jest powiedzieć, że to jest dla mnie jest to trochę nowe podejście. Nie ukrywam, że się z tym zgadzam, że zawsze wina gdzieś jest po obu stronach, jeśli dochodzi do jakiegoś zdarzenia, ale to bardzo ciekawe, co mówisz. No bo łatwo też jest powiedzieć, że wszystkiemu winni są kierowcy, natomiast każdy rowerzysta jest też kierowcą, więc no, albo prawie każdy. I gdzieś tam. Myślisz, że ona. gdzieś tam z tego auta korzysta. I na dzień dzisiejszy w naszym kraju mamy na tyle wzmożony ruch samochodów, że musimy brać pod uwagę to, że te samochody są, będą, że ci kierowcy muszą przejechać z punktu A do punktu B, gdzie czasami no, niestety rowerzyści prowokują sytuacje niebezpieczne i takie, które... To, co mówisz, spowodowało, słychać, drodzy Państwo, biją dzwony. Gość tak sensownie mówi, że aż w pobliskiej kaplicy zabił dzwon. No, gratuluję. Dziękuję bardzo. Będziemy Dziękuję Cię częściej bardzo. Do programu zapraszać. Janek, to może za chwilę porozmawiajmy o tym i Państwa również zapraszam, jak sobie pojeździć, ale się nie zajeździć. Brzmi okay. Tajemniczo, ale jest w tym mała nutka ekologii. Koniecznie zostańcie z nami. Program Cztery Strony Pasji. Janek, ty bardzo szerokie masz zainteresowanie, jeżeli chodzi o rower, i patrzysz tak szeroko na świat rowerów, że aż wypatrzyłeś rowery, uwaga, z dodatkowym wsparciem napędu elektrycznego. Jest coś takiego. Tak, tak. I teraz wszyscy prawdziwi rowerzyści mają dreszcze na plecach i pocą się z bólu, bo słyszą o rowerach elektrycznych. To znaczy, wiesz, w temacie roweru miejskiego dla mnie nie ma problemu, ale zastanawiam się, czy
czy to przypadkiem nie jest profanacja? Mam rower górski, co? Mam napęd elektryczny, podjeżdżam pod górę i wspomagam się silnikiem elektrycznym i u góry się cieszę. Jest, wyjechałem! Dziękuję. A to jest bardzo, to jest bardzo ciekawe, bo... Dziękuję ci, silniku elektrycznym. Bo właśnie... Zero satysfakcji. Kiedyś słyszałem taką opinię, że osoba, która właśnie wyjedzie sobie na rowerze elektrycznym do góry, to nie ma prawa się cieszyć, że to nie, jest... Oczywiście. Nie może. Daj spokój. A w schronisku nie może dostać pieczątki. Coś ty. Nie wolno tak. Ale tak szczerze... Masz jakieś sensowne wyjaśnienie, które nas, użytkowników rowerów, uspokoi? Bo umówmy się, w mieście okej. To służy stricte do przemieszczania, nie do radości. No tak, punkt tak. A, punkt B, punkt C, tak? Można przejechać sobie spokojnie, bez męczenia się na jedną i drugą stronę. W wypadku rowerów górskich to myślę, że wszystko opiera się na tym, że ludzie nie wiedzą dokładnie, jak rower elektryczny działa. To znaczy, wszyscy mają takie podejście, że włączam silnik, niektórzy to w ogóle jeszcze myślą, że manetka, kręcisz skuter elektryczny, a to po prostu tak nie działa. Rower elektryczny to nadal jest rower i projektowany jest tak, żeby to wspomaganie jak najbardziej przypominało zwykły rower. Czyli oprócz pracy silnika jest też praca naszych mięśni. I jeżeli wypożyczymy sobie takiego elektryka górskiego i weźmiemy go chociażby w nasze tereny, przetestujemy, pojeździmy nim, to za tym rowerem naprawdę można się zmęczyć. Jedyna różnica jest taka, że wyjedziemy tam szybciej. Czyli po pierwsze, rower elektryczny nie jedzie sam i da się na nim jak najbardziej zmęczyć. To jest świetna alternatywa dla osób, które na przykład bardziej cenią sobie zjazd niż podjazd. Chcą tylko wyjechać i bardziej cieszyć się tym zjazdem. Ja właściwie lubię podjeżdżać, bo mam czas, żeby sobie pooglądać widoki czy podelektować się tym spokojem, jaki jest w terenie. Pewnie mam czas. Już widzę, jak się rozglądasz na boki i podziwiasz widoki. No, staram się. Rzucam ukradkiem spojrzenie. Ale trzeba zauważyć też, że są osoby, które na przykład nie mają na tyle wyrobionej wytrzymałości, żeby jeździć sobie po górach, a z drugiej strony nie chcą też... Więc jeżdżą z góry. Albo kupują elektryka. Są też osoby, które nie mają po prostu czasu na to, żeby wyrobić sobie jakąś wytrzymałość, żeby poruszać się po górach, a na przykład cieszą się samymi widokami, cieszą się tym, że mogą sobie wyjechać, czyli wypić mniej, piwo na schronisku. Bezalkoholowe. Mniej interesuje ich po prostu ta strona sportowa jazdy na rowerze, a bardziej strona krajoznawcza. Dokładnie. Czy to krajoznawcza, czy w ogóle po prostu lubią w ten sposób spędzać czas. Są osoby, które jeździły bardzo długi czas, ale na przykład teraz już z racji wieku nie są w stanie... Ej, ale halo, ja jeszcze 40 nie mam. Spokojnie. Nie są w stanie cieszyć się tym rowerem tak jak kiedyś. I na przykład do tego też są rowery elektryczne. Takie osoby dalej mogą korzystać z tego razem z ludźmi, którzy normalnie są w stanie jeszcze na rowerze jeździć. Ty mnie znowu przekonałeś. Dziękuję. To wypracowane. To teraz... Janek, przekonaj mnie, że masz dla mnie jakieś dzisiaj fajne zadanie, które zakończy nasz jakże ciekawy, sympatyczny i pouczający program, który nazywa się Cztery Strony Pasji. Dobra, to z racji tego, że jesteśmy w sumie bardzo blisko moich korzeni, tak jak mówiłeś, czyli miejsca, gdzie ja zaczynałem jeździć, to może zjedziemy sobie jednym takim fajnym zjazdem tutaj w okolicy, okej? Okay? Też mi tak krew z nosa poleci? Zobaczymy. Trzeba zasłużyć. Drodzy Państwo, zapraszamy oczywiście tradycyjnie challenge w naszym programie. Trzymajcie kciuki. Widzimy się niebawem. I na razie możemy przyjechać tak, jak kubanki lecą. Tu prosto przez bandę. Jak chcesz, to się bardzo nie śmiej. Tutaj, w prawo? Tak, w lewo, no. Idzie. No i tyle. Bo tam już jest dalej dziura, wiesz? Woo!
No i poszło. A ja głupi się cieszyłem, że to będzie fajna zabawa. No i była zabawa, ale nie wiem, ja czy się fajna. Ja się bawiłem rewelacyjnie. Ja myślałem, że to żarty, a to na poważnie. Drodzy Państwo, challenge naprawdę duże wyzwanie. Ale Janek, to też nie była łatwa trasa, prawda? Nie. No, ta ścianka to już był taki naprawdę dosyć dobry zjazd, więc podziwiałem, że w ogóle podszedłeś, bo myślałem, że staniesz tam i będzie nie. A ja podziwiałem moje opony, że się nie przestraszyły, bo generalnie służą troszkę do czegoś innego. No tak. Zrzucajmy na rower. Ale nie było tak tragicznie. Nie, było dobrze. Naprawdę dobrze. Ty wiesz, do kogo jesteś podobny? Bo tak cały program się zastanawiałem i już wiem. Nie. Do Barta Reynoldsa z czasów młodości. Państwo to macie w oczach, to zobaczcie teraz. Podobny? Widać na zdjęciu. W takim razie chciałem oficjalnie powiedzieć, że gościem w programie Cztery Strony Pasji był Bart Reynolds Sądeckich Cyklistów, czyli Janek Zaczek. Janek, bardzo dziękuję. Dzięki wielkie. Państwu dziękuję, że wytrzymaliście do końca programu. Zapraszam oczywiście na kolejny program Cztery Strony Pasji już za tydzień. Do zobaczenia.